Dzisiaj zebraliśmy się jako członkowie Wydziału Duszpasterstwa, żeby jak co roku pochylić się nad nowym programem duszpasterskim i żeby dostosować ten ogólnopolski program duszpasterski, a zwłaszcza materiały, które otrzymaliśmy od Komisji Duszpasterskiej Episkopatu Polski, do naszych warunków, to znaczy do specyfiki naszej archidiecezji. Temat nowego roku duszpasterskiego jest, powiedziałbym, frapujący. W komunii z Bogiem. Takich tematów jeszcze nie było. I pewnie dlatego ten temat jest bardzo trudny, nie tylko dla wiernych. Będzie jakąś nową zagadką czy wyzwaniem, ale również i dla duszpasterzy. Chodzi o to, żeby zastanowić się jak nigdy dotąd, to znaczy i głębiej, i szerzej, nad komunią, nad tą komunią z Panem Bogiem, która jest najważniejsza i która powinna owocować właśnie w tej prawidłowej, w pełni chrześcijańskiej komunii chrześcijanina z każdym drugim człowiekiem, którego spotyka. Również będziemy się pochylać w tym roku nad wszystkimi wspólnotami, które przecież są różnymi formami tej komunii. Przede wszystkim z Bogiem, bo On daje początek takiej komunii, ale także są formą komunii z innymi ludźmi, na przykład z różnymi stowarzyszeniami, czy także wspólnotami. Jednym z zadań chrześcijan, którzy w tym roku będą chcieli się poważnie zastanowić nad wyzwaniem, które płynie z tego nowego programu, jest także stosunek do ludzi niewierzących, do ludzi, którzy wyznają inne religie, ponieważ w stosunku do nich także powinno być dawane świadectwo, a może nawet bardziej, żeby i oni doświadczyli komunii. Tej komunii najbardziej dzisiaj potrzebnej światu, bo komunii, której źródłem jest sam Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Ale właśnie, w nawiązaniu do słów Jezusa Chrystusa, będą pewnie czynić wszystko chrześcijanie, mając na uwadze nowy program duszpasterski, żeby właśnie poprzez miłość wzajemną do siebie, to znaczy poprzez budowanie tej wspólnoty, tej komunii na wierze i na miłości, dawać świadectwo prawdzie, świadectwo wierze, świadectwo miłości, świadectwo Chrystusowi. Dzisiaj świat oczekuje takiej właśnie wspólnoty. Ona ma największe szanse w rozwoju, ponieważ oparta jest na najtwardszym fundamencie, bo tym fundamentem jest komunio, a więc wspólnota osób Trójcy Świętej.